Szanowni Państwo, witamy serdecznie w Pałacyku Gościnnym. W dniu, w którym chcemy pożegnać i życzyć powodzenia białostockim sportowcom, którzy będą reprezentowali nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich i Igrzyskach Paraolimpijskich. Życzenia będzie przekazywał zastępca prezydenta miasta Białegostoku, pan Przemysław Tuchliński. Witam serdecznie. A my dziś mamy zaszczyt gościć panią Kamilę Lićwinko z Klubu Sportowego Podlasie Białystok, sekcja lekkoatletyka, która rywalizować będzie w skoku wzwyż wraz z trenerem panem Michałem Lićwinko. Witamy pana Wojciecha Nowickiego z tego samego klubu, z sekcji również lekkoatletyka, który będzie rywalizował w rzucie młotem z trenerką panią Malwiną Wojtulewicz. Witamy także pana Rafała Czupera z Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych Start, który rywalizował będzie w tenisie sportowym podczas Igrzysk Paraolimpijskich wraz z trenerem panem Markiem Iwanickim. A ja już głos oddaję panu prezydentowi Przemysławowi Tuchlińskiemu. Szanowni Państwo, w imieniu swoim prezydenta miasta Białegostoku, pana Tadeusza Truskolaskiego, chciałbym serdecznie pogratulować tego, że są Państwo członkami kadry narodowej na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Cieszymy się, że będą Państwo, mając na piersiach orzełka, będą Państwo również promowali nasze miasto i z tego tytułu chcieliśmy serdecznie pogratulować, życzyć Państwu powodzenia. Mam nadzieję, że po powrocie spotkamy się i będziemy gratulowali i że Państwo zdobędą podium. Dla miasta Białegostoku jest to niezmierna duma z tego, że możemy cieszyć się Państwa sukcesami w różnego typu mistrzostwach świata, Europy, a Igrzyska Olimpijskie sprawiają to, że ta duma jeszcze bardziej rośnie. Chcieliśmy Państwu pogratulować, życzyć powodzenia i przekazać taki list od pana prezydenta i flagi narodowe. Mam nadzieję, że właśnie te flagi wykorzystają Państwo w tym momencie sukcesu na Igrzyskach, czego Państwu z całego serca życzymy. O zabranie głosu proszę panią Kamilę Lićwinko. Dzień dobry. Serdecznie dziękujemy panu prezydentowi za to zaproszenie i za to, że po raz kolejny władze Białegostoku nie zapominają o nas sportowcach i zawsze możemy na nich liczyć. Ja z tego miejsca chciałabym prosić o trzymanie kciuków. Jesteśmy na ostatniej prostej przed igrzyskami. Forma jest, myślę, taka, jak powinna być i będzie jeszcze lepsza. Postaramy się dać siebie wszystko. No i jedyne co, prosimy o kciuki, żebyście nawet o tych dziwnych porach polskich trzymali za nas kciuki startujących tam w Japonii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana Wojciecha Nowickiego. Dzień dobry Państwu. Ja również chciałbym podziękować panu prezydentowi i w ogóle urzędowi miasta za te wsparcie przez wiele, wiele lat, którym nas obdarzacie. Dzięki temu właśnie możemy się na takie imprezy przygotowywać właśnie w spokoju, w komforcie. No i tak jak tutaj Kamila, też chciałbym, żeby państwo trzymali za nas kciuki. Postaramy się wypaść jak najlepiej. Na pewno będziemy walczyć o jak najlepsze rezultaty i miejsca. No i trzymajcie za nas kciuki. Życzę nam powodzenia, aby zdrowie do końca wytrzymało i postaramy się wypaść jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę pana Rafała Czupera. Dzień dobry Państwu. Ja również chciałbym podziękować panu prezydentowi za zaproszenie na to pożegnanie przed wylotem na Igrzyska, za przyjęcie po raz pierwszy sportowca z niepełnosprawnościami do grona ambasadorów sportu Białegostoku. Za to serdecznie bardzo dziękuję. No i oczywiście też prosiłbym o trzymanie kciuków za pozytywne wyniki sportowe i negatywne wyniki z testu na COVID oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Mamy tutaj jeszcze drobne upominki dla trenerów, które przekaże dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu pani Edyta Mozyrska.
Jeśli Państwo dziennikarze mają pytania, to teraz jest na to pora. Jeśli nie, zapraszamy sportowców do wspólnego zdjęcia z Panem Prezydentem, a Państwu dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.